Expose premiera Donalda Tuska jako jeden z głównych celów Platformy wskazało na budowę nowoczesnych dróg ekspresowych i autostrad. Z okazji podsumowania 100 dni obiecano, że w tym roku rozpocznie się budowa ponad 1100 km dróg ekspresowych i autostrad. Natomiast faktycznie w tym roku nie przekroczy to rozpoczęcie 150 km. A więc obietnica, że na Euro 2012 Polska wybuduje 3000 dróg krajowych, dróg ekspresowych i autostrad, 3000 km dróg krajowych i autostrad, staje się obietnicą pustą, bo ponieważ rocznie powinniśmy budować około 750 km dróg ekspresowych i autostrad, tymczasem w tym roku rozpoczęta budowa będzie około 150 km. Z tego wniosek, że program ten staje się pewną fikcją. W związku z tym, że ta sprawa jest rzeczą sztandarową dla Polski, bo Euro 2012, ale nie tylko, brak dobrej sieci dróg może spowodować spowolnienie gospodarcze. Towar trzeba dowieść i odwieźć. Dlatego też wystąpiliśmy z konstruktywną propozycją, żeby premier powrócił do rozwiązań, które myśmy przygotowali. Zostało przygotowane powołanie spółek specjalnego przeznaczenia. Uchwaliliśmy specjalną ustawę na ten temat i te spółki miały odciążyć w dziedzinach bardzo trudnych problemów, trudnych inwestycji, jako jest na przykład inwestycje związane z warszawskim węzłem drogowym, odciążyć i być specjalnie, dostać zadania specjalne do realizacji tych przedsięwzięć, dużych przedsięwzięć gospodarczych drogowych. Ta ustawa została uchwalona w ostatnich dniach 2006 roku i prezydent ją podpisał na początku 2007 roku. Rząd Jarosława Kaczyńskiego rozpoczął przygotowania do tego, żeby te spółki stały się faktem i rozpoczęły realizację tych zadań. Rząd Donalda Tuska wstrzymał realizację zadań drogowych za pośrednictwem spółek specjalnego przeznaczenia. Jest to rozwiązanie, które było stosowane w wielu państwach europejskich i spowodowało, że drogi u nich są znacznie lepsze, więc należy do tego wrócić. I drugą rzeczą, którą zaproponowaliśmy, to jest powołanie pełnomocnika rządu do spraw budowy dróg ekspresowych i autostrad, który by koordynował w imieniu premiera te zadania. Ponieważ samo to, że premier osobiście powołuje lub odwołuje dyrektora generalnego dróg, jeszcze nie rozwiązuje problemu, ponieważ dotychczas tylko wprowadza pewien chaos w zarządzaniu drogami, brak stabilności, poczucia stabilności pracowników i zmniejsza, spowolnia działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast pełnomocnik rządu, który by nie tylko jakby nadzorował pracę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale także koordynował zadania w innych resortach, ponieważ problemem rozpoczęcia inwestycji drogowych są różnego typu bariery legislacyjne, ale nie tylko bariery prawne związane z rozwiązaniem problemów ochrony środowiska, bariery związane z obszarami natura, no cały szereg spraw związanych ze skazaniami lokalizacyjnymi, z kontaktami z samorządami, z wojewodami. Jest to bardzo poważne zadanie i tutaj jednak pełna odpowiedzialność premiera za to w sytuacji kryzysu w budowie dróg, który jest obecnie, jest nieodzowna i ten pełnomocnik w naszym przekonaniu plus uruchomienie spółek specjalnego przeznaczenia przyspieszyłoby realizację właśnie tych ważnych dla Polski inwestycji.